Dzisiaj, 10 maja, Komisja Ochrony Przyrody, Krajoznawstwa i Turystyki Pieszej wspólnie z Urzędem Miasta w Ustroniu oraz Nadleśnictwem Ustroń zorganizowali po raz 12 wiosenne sprzątanie rezerwatu Czantoria. W akcji sprzątania wzięły udział dzieci ze wszystkich szkół podstawowych w Ustroniu. Zaczęliśmy to sprzątanie rezerwatów generalnie w 2008 roku. Komisja Ochrony Przyrody PTTK Beskid Śląski w Cieszynie powstała w 2007 roku z mojej inicjatywy i zacząłem się zastanawiać, co ta komisja, właściwie od czego zacząć, co robić. Więc rozpoczęliśmy od współpracy ze szkołami najpierw cieszyńskimi, szkołami podstawowymi, a następnie potem przeszło to i na szkoły średnie. Także pierwszą taką ważną imprezą to było sprzątanie rezerwatów cieszyńskich. Generalnie w Cieszynie sprzątaliśmy każdego roku dwukrotnie. Na wiosnę, w marcu, kiedy jeszcze trawy nie było, żeby było widać te okazy przez tych turystów, porzucone butelki, papiery, plastiki przede wszystkim, a nawet wiele rzeczy takich wielkogabarytowych. Ale też również w następnym roku przy udziale Nadleśnictwa, bo to współpracę żeśmy bardzo szybko z panem Mijalem nawiązali, ówczesnym nadleśniczym, bo w chwili obecnej na emeryturze, i zrobiliśmy to sprzątanie tejże Czantorii. Tutaj oczywiście robimy to przy współpracy Urzędu Miasta w Ustroniu oraz, tak jak mówiłem, już Nadleśnictwa. Biorą udział zawsze wszystkie grupy szkolne z wszystkich szkół gminnych ustrońskich. No, plonem tych sprzątań, tak jak już mówiłem, jest kilkanaście worków różnego rodzaju odpadów. To potem zostaje zabierane, zwożone za pośrednictwem Nadleśnictwa, Urzędu Miasta. Jest dotacja zawsze, czy Urzędu Miasta była w Cieszynie, Wydziału Ochrony Środowiska, czy też Urzędu Miasta w Ustroniu. Jest zafundowany tutaj na przykład w Ustroniu posiłek, wyjazd dzieci i zjazd wyciągiem krzesełkowym na Czantorię. Również nie wiem, czy dzisiaj będzie, ale był zjazd torem saneczkowym, tam mieli dodatkowo, i każdorazowo na każdym sprzątaniu ja w obecności razem z Wiktorem Naturskim z Nadleśnictwa, który tu za chwileczkę powinien dotrzeć z workami i rękawicami, robimy konkurs wiedzy przyrodniczo-krajoznawczej. Nagradzamy materiałami promocyjnymi, nagrody funduje Nadleśnictwo Ustroń. Natomiast z oddziału PTTK wręczamy grupom szkolnym, nauczycielom dyplomy. Jeszcze właśnie tu powiem, że 3 czy 4 lata temu sprzątaliśmy z grupą szkolną z Nierodzimia. Jedyna dotarła, ale było po kolana śniegu i był to maj. Sobie wyobraźcie, a my cierpliwie akcję przeprowadziliśmy. Będziemy się dzisiaj dzielić na dwie grupy, bo jest nas 50, więc część pójdzie z Polany Stokłosicy w stronę szczytu Czantorii, tak? Tam będziemy ten odcinek sprzątać, a drugą grupę poprowadzi przewodnik, mój zastępca Piotrek Stebel, poprowadzi w dół szlakiem czerwonym i potem spotykamy się o 11:00. Pogoda dopisuje, będzie wspaniale, myślę. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.